Dzień dobry, zapraszam na siódmy trening wyzwania. Dziś zrobimy interwał, gdzie będziemy pracować 30 sekund na 10 sekund i będzie parę ćwiczeń intensywnych. Zaczynamy rozgrzewka. Tak więc do końca zostało nam jeszcze 10 treningów. 6 tygodni, 3 razy w tygodniu się widzimy. Jeżeli czujesz, że to za mało, to na moim kanale jest mnóstwo treningów. Możesz sobie któryś dorzucić. Tak więc jest w czym wybierać. Krok dostawny. Prostujemy plecy. Oddychamy przez nos. I ramionka, krążenie. I drugi kierunek. Dzisiaj będziemy i na stojąco, i na leżąco, i w podporze. No trochę nawet dużo tego brzucha będzie, więc mata jest niezbędna. I szeroko, wąsko ręce. I po skosie. I kolanko do góry. I pięta pośladek. Połóż ręce na biodra. Ok, stajemy, szeroko nogi i krążenie biodrami. Rozgrzewamy tułów. I drugi kierunek. Dokładne ruchy. Kręcimy ósemeczki. Wiesz jak? Ósemka. Znak nieskończoności. Na razie jedna strona. I druga. Druga trochę trudniejsza, bo zawsze wybieramy tą pierwszą, która przychodzi nam łatwiej. A w drugą stronę już trochę tak dziwnie. Świetnie. Szeroko rozstaw nogi i pupa do tyłu, ciężar na jedną nogę przechodzi z jednej strony na drugą i tak po parę razy. Na razie spokojnie. Świetnie. Wracamy do szerokiego rozstawienia nóg. I teraz lecimy przysiad, ręce do podłogi i wznos do góry wyciągnij. I też spokojnie na razie parę razy, tak żeby rozruszać ciało. Wyciągnij mocno. Staraj się wysoko. Unieść ręce do sufitu.
Okej, okay, lecimy skrętoskłony, szerzej nogi, pochylamy się, mogą być lekko ugięte nogi, ręce szeroko i jeszcze niżej pochylamy się, dłoń do stopy. Cztery, trzy i dwa. Jeden. Ok, teraz zrobimy sobie taką trochę dynamiczną część, lekki trucht. Delikatny trucht. W miejscu lądujesz miękko na macie. Czyli tak, żeby nie było za bardzo słychać, że jesteś tam na tej macie, że skaczesz. I skręty, skręty bioder, bioderka na prawo, na lewo, blisko nogi siebie są stopy, blisko kolana, blisko. Cztery, trzy, dwa. Jeden, ok. I ostatnie stopy. Lecimy. Piętą rysujemy duże kółka na zewnątrz. Możemy w tym czasie rozgrzać nadgarstki. I do wewnątrz. I zmień stopę. I drugi kierunek. Mamy 8 sekund. Jeśli potrzebujesz napić się wody, to teraz jest ten moment. Ok. 30 sekund praca, ale tempo szybkie. Pierwsze ćwiczenie. Ręce góra, dół i nogi krzyżujemy. Krzyżujemy. Ostatnio w pajacyku to robiłyśmy. Gotowi? 5 sekund. 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Krzyżuj nogi, ale ostrożnie, uważaj. I ręce góra, dół, kciukami do sufitu. Super, 8 sekund. Dwa, jeden, ok. Teraz będzie skip A z pauzą. Do góry kolana, na 3 i na 4 robimy pauzę. Uwaga, go. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pauzą. Ręce pomagają w tym ćwiczeniu. Dobrze, dawaj, dawaj. Końcówka. Super. Teraz skater, ale noga cały czas w górze. W górze nie kładziemy, skaczemy do boku, odklejamy nogę za siebie, jakbyś właśnie na łyżwach jechała i nie kładziemy stopy z tyłu. Przeskakujemy, hop, hop i rytmicznie. No mówiłam, dzisiaj będą intensywne ćwiczenia. Na dół! Na dół, pozycja krab i ręka do nogi. Uwaga, hop, prostujesz nogę, ręka do nogi, tak jest. Trzy,
szybkie tempo. Każdy we własnym tempie, ale staraj się pracować szybko. Może pracujesz szybciej niż ja, może wolniej, to jest kwestia indywidualna. Ja ci tylko pokazuję, jakie ćwiczenie. Klęk i wyprost. Uwaga, klęk, kolana do góry i wyprost. Tak jest, prostujemy nogi. Jedna, druga. Przechodzisz z pozycji klęku do planka. Super, trzymaj brzuch. Świetnie, zostań. Teraz usiądź. Zostań na macie, usiądź. Odchyl się i teraz lecimy. Twisty, nogi w górze. Ale ciosy, dodajemy ciosy. Do boku cios. Pięść ściśnięta. Patrz za ręką, patrz za pięścią. Wydech, wydech, wydech. Jak zadajesz cios? Dwa, jeden. Super! Znowu pozycja plank, pajacyki w desce. Trzy, dwa, jeden, lecisz szeroko, wąsko nogi, lecisz. Prostuj plecy. Pilnuj, żeby biodra nie spadały. Nie spadały w dół. Dajesz, dajesz. To już siódmy trening, tak więc kondycja skoczyła nam wszystkim. Do góry, do góry. Przysiad i cross. Krzyżujemy nogi. Będzie znowu intensywnie. Przysiad, krzyżuj, przysiad, krzyżuj. Wdech do dołu, wydech do góry. Ekstra. Jeszcze, jeszcze. Końcówka. Okej. Pięknie, przysiad i dłoń do ziemi. Do boku, przysiad do boku. Lecimy, hop i hop. Jakbyśmy zbierały coś z podłogi. To jest taki ruch. Staraj się mieć proste plecy. Zbieramy, dziewczyny. Zbieramy żniwa. Zbieramy owoce naszej pracy. Kroczek do boku. Pośladki do tyłu. Świetnie. Ok. Dwa razy. Wymach. Noga do ręki. I jeden podskok. I uwaga. Ręka, noga, noga, podskok. Noga, noga, podskok. Ugięte kolanka. Bezpiecznie ląduj. Jak ciężko z podskokiem, to zrezygnuj. Jeżeli czujesz swoje kolana, że im to nie służy, nic na siłę. Okej, pajace. Szeroko i do przodu ręce. Dziewczyny, nic na siłę, słuchamy swojego ciała. Jeśli jakieś ćwiczenie jest zbyt trudne dla ciebie albo zbyt wymagające, to zamień je na jakieś prostsze. Może być to sprint w miejscu. Lecimy, lecimy, pajace.
Okej, minuta 20 do końca. Przysiad, wznos, ale dodajemy taki wymach, jakbyśmy do góry. Dół, do góry, jakbyś chciała wzlecieć. Wyskoczyć. To są takie wyskoki w miejscu, można powiedzieć. Wyskok bez wyskoku. I wydech. I wydech. Przysiad wąski. Pilnujesz kolan, żeby ci nie zjeżdżały do środka. Oddychaj. Chła, pięknie. I ostatnie ćwiczenie to deska. Mamy 30 sekund deski. Idziesz na łokcie i trzymasz po prostu deskę. Brzuch jest napięty, pośladki również napięte, palce u stóp są podwinięte, pięty do tyłu, patrzysz w podłogę. Ostatnia sekunda, dobrze, odłóż kolana i mamy teraz minutę na odpoczynek. Runda druga. Lecimy nożyce. Ostatnio często robimy nożyce, ale tym razem dodamy sobie cios. Jak jest lewa noga z przodu, to prawa ręka. Ok? Czyli naprzemiennie. I startujemy za 5 sekund. Gotowi? 3, 2, 1 i start. Hop. Naprzemiennie. Nożyce. Hop. Do przodu. Noga. Pięty w górze i uderzasz, uderzasz i postaraj się szybko. Końcówka, 8 sekund, jeszcze wytrzymaj. Okej, skipce, pięty o pośladki. Nogi są w miarę wąsko. I dawaj, dawaj, pięty pośladki. Nie zwalniasz. Wybrałaś ten trening. Sama go kliknęłaś. To teraz działamy. Jestem tutaj z tobą. I uderzamy. Uderzamy w uda, uderzamy w pośladki. Jeżeli nie dasz rady uderzyć, bo nie ma takiej mobilności, ok. Wszystko jest ok. Dziewczyny, wykrok do boku, podskok po środku. Wykrok, podskok. Na drugą i mały podskok, malutki. Bezpiecznie dla kolan, jak będzie ciężko, to wznos tylko. Czyli tylko odklej pięty. Jeszcze, jeszcze parę sekund. 5. Okej, teraz idziemy na matę. Robimy skłon z takim ciosem. Uwaga. Skłon, cios, cios, wracasz. Skłon, cios, cios i wracasz. Po skosie ciosy. Wydech do góry, a wdech jak się kładziesz. Pięć sekund tylko. Kolejne ćwiczenie to będzie bieg w podporze. Zostajemy na macie, tylko się przekręcamy. Pozycja deska.
i przyciągamy kolana w tempie maksymalnym. Lecisz. Tak jest. Trzymasz tempo maksymalne. Naprawdę nie trzeba wiele czasu poświęcać treningom, aby zgubić co nieco. Wystarczy po prostu odpowiedni trening o odpowiedniej intensywności. Świetnie. Teraz pompka. Jak jesteś w dole, to klask za plecami, ok? I lecimy. W dół, klask i pompka. W dół, klask i pompka. Wdech do dołu, a wydech jak się odpychasz od maty. Świetnie, już ostatnia sekunda, uwaga, 2, 1. Okej, i teraz do góry i robimy przeskoki. Ostatnio też je robiłyśmy, że sobie wyobrażamy, że jest przeszkoda i skaczemy, ale skoczymy na 2. Hop i hop. Na drugą stronę maty. I szybkie tempo. Wysoko kolana. Jak ciężko, to tylko idziesz. Jak ciężko, to tylko idziesz. Końcówka. Okej. Teraz coś za co. Niektórzy mnie pokochają, a niektórzy znienawidzą. Krokodylki, ale jak jesteś w górze, to kolano do góry. Hop, do dołu, kolano, kolano. Szybka deska i kolanka 2. Końcówka. 8 sekund. Luz. Będą klaski, uwaga. Kolano do góry i klask. I start. Złącz stopy. Złącz dłonie pod kolanem. Nie zwalniaj, nie zwalniaj. Wydech, wydech. Super. 5 sekund. Ła, pięknie. Teraz przysiad do boku, ale wąski. I wznos do góry. Przysiad, góra, wąsko, góra, hop. Krok do boku, przysiad i wyciągnij ramiona. Ręce opuszczasz w dół, blisko łydek. Ekstra, schodzimy do deski. I robimy doskok kolanami i wracamy do deski. Uwaga, ręce, kolana, hop i wracasz. I do góry, deska, doskocz, szybka deska z powrotem i ręce wracają. I pracuj. Świetnie. Końcówka. Dobrze. Zostajemy na dole. Deska, klęk. Czyli to samo, ale już bez chodzenia na rękach. Pozycja deska i klęk. Deska i klęk. Napnij brzuch.
Tak jest, trzymaj, trzymaj brzuch napięty. Przed nami tylko jedno ćwiczenie. Plank. Okej, i odłóż kolana. I ćwiczenie ostatnie, a ja nie mówiłam, że mamy trzy rundy, więc tylko jedna runda przed nami. I łokcie, i lecisz. Jak będzie ciężko, to możesz opuścić kolana i być w podporze na kolanach. Będzie ok. Jak chcesz więcej spalić kalorii, to trzymaj nogi wyprostowane. Jesteś tam? Okej, super, pięknie. I ostatnia przerwa. I lecimy na pierwsze ćwiczenie, pajacyki. Pajacyki, pajacyki. Zrobimy sobie ręce do góry, ok? Tak jest, wydaje mi się, że tak przyjemniej. 3, 2, 1 i lecimy. Start. Postaraj się zrobić ostatnią rundę najintensywniej. Łokcie do góry. Cztery, trzy, dwa, jeden. Luz, marsz. I teraz skakanka. Ale staramy się skakać tak do przodu. Do jednego miejsca, jakbyś miała w środku punkt, który musisz dotknąć. Stopami. I dawaj, dawaj. Po treningu koniecznie napisz mi, ile spaliłaś kalorii. Ja wiem, że to są różne liczby. Czasem palicie bardzo dużo, czasem mniej niż ja napiszę. Każdy naprawdę inaczej to robi. Uwaga, dwa podskoki i jeden zakrok. Hop, hop i zakrok. Hop, hop i zakrok. I w dół kolano. I 5 sekund. Okej. Okay. O, teraz lecimy na dół. Teraz pozycja mostek. I wypychamy biodra z ręką za siebie do góry. Biodra dół i do góry. I ręka również. Tak jakby cała ręka ciągnęła twoje ciało. Hop. Biodra wypychają się do góry. I dłoń wysoko po skosie. Końcówka, 5 sekund. 2, 1, świetnie. Znowu ćwiczenie na dole. Pozycja klęk, ale odwrócone, nogi ugięte, łopatki lekko w górze, zobacz, ręce unieś i teraz przeciwległa. Ręka i noga się opuszczają, prostują. Noga nad ziemią, ręka za siebie. Patrz na uda, patrz na nogi. Głowa lekko uniesiona.
brzuch napięty. Dobrze, teraz zostajemy w tej pozycji. Będzie brzuszek, czyli skłon. Jak w górze, to jedna noga do dołu. I tempo. Tak jest. 8 sekund. Mocny brzuch. Świetnie. Dobrze. Siadamy kołyską najlepiej, czyli chwytamy się pod kolanami i kołyską przechodzimy do siadu. Pozycja okręt, nogi do góry i ręce tutaj przy łydkach. Nie trzymamy nóg, tylko one tutaj są obok. Napinamy brzuch. Plecy staraj się mieć proste, ale one się lekko tutaj zaokrąglą, jest ok. Ważne, żeby brzuch był napięty i nogi wysoko. Możesz bardziej w pionie, możesz bardziej do tyłu, żeby trochę było ciężej. Świetnie. Pozycja plank i kolano po skosie do łokcia. Czyli bieg w podporze, ale taki skrzyżny. I dawaj, dawaj, tempo dziewczyny, lecimy szybko, bo to już końcówka. Tylko 3,5 minuty ćwiczeń. Okej, powoli do góry. Znowu ćwiczenie, za które mnie pokochacie. Krokodylek i jak jesteś w górze, to dwa kopniaki. I start. I w górze kopniak i kopniak. Szybko wyrzuć nogi, wróć. Kopniak i kopniak. Ekstra. Dawaj, dawaj. Niektóre ćwiczenia muszą być intensywne. Muszą być takie trochę ponad poprzeczkę. Bo inaczej nie zrobimy progresu. A jak zrobisz ćwiczenie, którego nie lubisz, to potem jest taka duma. Uwaga, przysiad i puls. Znaczy w zasadzie to tylko zastygnij. Ćwiczenia, które są których nie lubimy, one z czasem je polubimy, tylko po prostu trzeba je trenować. Dlaczego ich nie lubimy? Bo są dla nas wymagające. Bo się przy nich męczymy. Ale jak kondycja nam idzie do góry, to potem te ćwiczenia wymagające są coraz łatwiejsze. Jest taka satysfakcja i duma z samej siebie, że się udało. Pies z głową w dół, dłoń do łydki. Nie ma nic piękniejszego niż duma samej siebie. Dłoń do łydki, głowa między ramiona. Dobrze, deska, skręty, pozycja plank na łokciach i skręcamy biodra, a potem plank. I to będzie wszystko. Jeżeli ten trening jest dla ciebie zbyt krótki, to wiesz, możesz dorzucić sobie jakąś jedną serię z innego treningu. Treningów jest dużo na kanale, jest w czym przebierać. Wiem, że to nie to samo, jak ja robię nowe filmy. Wiem, że lubicie, jak się też męczę. Ale
ale według mnie ten trening dzisiejszy jest spoko. Bo mamy trzy dosyć długie serie i całkiem intensywne. Jestem bardzo zalana potem. Zepnij pośladki. Świetnie. I odłóż kolana powoli. Chwilę odpoczniemy, złapiemy oddech. Biodra są na podłodze. Możesz teraz lekko unieść klatkę do góry. I albo na łokciach, będzie ok. Patrzysz się przed siebie. Może uda się bardziej do góry podnieść. Też będzie ok. I chwilę wytrzymamy w tej pozycji, chwilę w niej zastygniemy, żeby ochłonąć, żeby serce się uspokoiło. Głęboki wdech nosem i dłuższy wydech. I teraz przechodzimy do pozycji dziecka. Pupa ląduje tutaj napięty. Głowa nisko, ręce wyprostowane, suną jak najdalej po macie. Możemy w tej pozycji kolana rozstawić i brzuch staraj się opuścić nisko do podłogi. I w tej pozycji zastygamy. To jest bardzo przyjemna i relaksująca pozycja. Fajnie jest sobie nawet czasem w ciągu dnia, jak masz jakiś ciężki dzień i potrzebujesz chwili dla siebie, to właśnie na podłogę usiąść i sobie tak kilka minut się porozciągać w tej pozycji dziecka. I głęboko oddychaj. Możesz położyć głowę na macie. Czołem na macie. I lekko unieś głowę. I teraz przenosimy ręce na jedną stronę. Nóg nie zmieniamy, ustawienie, tylko same ręce. I wyciągamy je. I teraz czujesz plecy, szczególnie jedną stronę. To jest super ćwiczenie właśnie na spięte plecy. Jak długo siedzimy przy komputerze, przy biurku, to to ćwiczenie da ci ulgę. Przenieś ręce na drugą stronę, powoli, powoli suniemy po podłodze, bez pośpiechu. Parę głębokich wdechów. I z powrotem ręce do środka. Ok. I teraz zrobimy wykrok z pozycji deski. Zrób wykrok. Noga z tyłu jest prosta. Zrób wdech i z wydechem unieś rękę środkową do sufitu. Spójrz albo za ręką, albo patrz na wprost przed siebie. Cały czas skupienie na oddechu. Jeszcze jesteś tutaj na macie. Jeszcze jesteś w treningu. Nic poza tym, co tutaj teraz się dzieje, się nie liczy. Nic nie ma poza matą i poza tym czasem teraz.
trening to jest taki super sposób na odpoczynek, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale twój umysł odpoczywa od świata zewnętrznego i od tego, co się dzieje na co dzień w twojej głowie. I teraz rękę odłóż, wracamy do deski i kolano do podłogi. Noga z tyłu płasko, stopa płasko. Wyprostuj się i w tej pozycji jeszcze możemy bioderka dopchnąć do podłogi. Chwilę. I ręka za siebie, stopa do góry. Chwytamy za stopę i powoli ją dopychamy, dociągamy do pośladka. Na udzie możesz się oprzeć. Będzie wtedy wygodniej. Zwróć uwagę na udo, które teraz się rozciąga, czyli to, gdzie masz kolano na macie. Poczuj to, poczuj, które mięśnie pracują. Jak twój oddech, jak serce. Moje się już uspokoiło. Jedyne, co mi przeszkadza, to pot, który mi po prostu zalewa całą twarz. Ale wszystkie teraz mamy dokładnie to samo. Ok, powoli puść stopę, noga wraca i noga z przodu, zewnętrzną stroną kładziemy ją na matę, ręce na matę i stopa teraz do boku i kładziemy nogę zewnętrzną stroną, tyle ile możesz. Z tyłu noga jest płasko i jeżeli w tej pozycji przejdziesz na łokcie, to świetnie. A może jeszcze niżej dasz radę zejść? Wspaniale. Ja już niżej nie zejdę. I jak już poczujesz, że mięsień puścił, to wtedy wyprostuj jedną rękę, wyprostuj drugą rękę, noga z tyłu nad ziemię i zmieniamy pozycję. Robimy to samo na drugą stronę, czyli wykrok, dłonie są obok stopy, bierzesz wdech i z wydechem ręka do sufitu i odwracasz się do boku. Kilka głębszych wdechów. Zrób wdech i z wydechem odłóż rękę z powrotem. Uginamy kolano z tyłu. Stopa płasko. I prostujemy się. Dłonie połóż najlepiej na udzie. I trochę dopchnij uda do podłogi i jak już będziesz gotowa, wtedy zamach ręką do tyłu i podnosimy stopę, chwyć za kostkę i powoli dociśnij, dosuń stopę do uda. Rękę oprzyj wygodnie na udzie z przodu. Kilka głębszych wdechów. Wyprostuj się, puść stopę, powoli ją odłóż. Ok, dłonie na matę. I przesuwamy stopę do krawędzi maty i kładziemy zewnętrzną stroną na podłogę. Możemy się lekko tutaj przesunąć, poprawić, tak żeby to ćwiczenie
mogło być wykonane. Musimy się dobrze ułożyć. Noga jak leży, to ona jest tutaj ugięta. Raczej kąt prosty to niewiele z nas jest w stanie zrobić. Raczej to będzie tutaj że stopa jest blisko ciała. I teraz noga z tyłu jest prosta. Jak możesz, to przejść do podporu na łokciach. I w tej pozycji wytrzymaj kilka wdechów. Okej. I powoli się wyprostuj. Usiądź sobie na piętach. Jak będziesz gotowa, to wtedy możesz już wstać. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się miło ćwiczyło. Jeżeli tak było, to łapka do góry i nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby nic nowego cię nie ominęło. Kolejny trening będzie w piątek, tak więc widzimy się pojutrze. Do zobaczenia, pa, pa!